koń użytkowy w tradycji polskiej. Moc atrakcji w ramach tego wydarzenia przygotowano w Muzeum Wsi Radomskiej. Współorganizatorem wydarzenia był Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie, oddział Radom. Dzisiaj główną atrakcją jest koń. Koń, użytkowy koń w tradycji polskiej. I można naprawdę zachwycić się tymi koniami. Są różnego typu konie, różne gatunki. Są konie, które pracowały na polu, więc nieco inaczej wyglądają niż te przepiękne konie, które są zaprzęgnięte do powozów. Dlatego myślę, że ten festyn wpisze się już w kalendarz naszych imprez muzealnych. Od godziny 12 goście odwiedzający muzeum mogli oglądać pracę konia w gospodarstwie, takie jak orka czy bronowanie, a także pracę konia w kieracie. Następnie zaprezentowano konia w służbie. Przede wszystkim widowiskowy pokaz zręczności powożenia zaprzęgami. Mamy 8 zaprzęgów, 8 zawodników, oczywiście z pomocnikami, tak zwanymi luzakami. Wystartują na specjalnym torze przeszkód, na którym będą rozlokowane takie bramki z keglami. Oprócz tego widowiskowy objazd wiatraka. To wszystko w aspekcie konkursu, bardziej zabawy niż zawodów sportowych, ale zwycięzca jakiś być musi. Dzisiaj wyjątkowo jest z nami Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, a wraz z nimi Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich i panie prezentują potrawy, które zdobyły laur marszałka. Wyjątkową atrakcją był pokaz zaprzęgu Straży Ogniowej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyśmierzycach. Do tego goście muzeum mogli podziwiać konie wojskowe, a także artylerię. Muzeum Wsi Radomskiej imprezy plenerowe zawsze cieszą się dużym powodzeniem, ale w tym terminie raczej takich imprez nie organizowaliśmy. Niemniej jednak po raz pierwszy myślę, że hasło koń przyciągnął publiczność. Tu w Muzeum Wsi Radomskiej imprezy z udziałem koni zawsze cieszyły się popularnością. Widać, że odpowiedzieliśmy na apel naszych turystów, są zadowoleni, że takie przedsięwzięcie się odbywa. Oczywiście mamy wiele dodatkowych atrakcji. Każdego dnia można przyjść, odwiedzić nasze muzeum, ale myślę, że ta dzisiejsza impreza pokazuje, że warto nawet w wakacje organizować tak duże przedsięwzięcia. Piknik zwieńczyła widowiskowa szarża ułańska. Na zakończenie podziękowano uczestnikom imprezy stosownymi odznaczeniami i nagrodami.